Damian, kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, no ta liga chyba może zacząć się nas bać. Nie przesadzajmy, cieszy na pewno zwycięstwo na swoim terenie, znowu mamy czyste konto, ale wynik 2-0 dla nas, ale naprawdę było dzisiaj ciężko. No właśnie, ten mecz nie był piękny. Nie był piękny, ale najważniejsze, że zwycięski. Pytanie o ciebie i tego karnego. No, bramkarz cię, można powiedzieć, wyczuł, no ale jednak piłka jest w siatce, jest w bramce, także jest się z czego cieszyć. Tak, najważniejsze, że piłka jest w sieci, mocno uderzyłem w prawy róg i na pewno cieszy bramka zwycięstwo, tym bardziej, że jutro mam urodziny, więc fajny prezent sobie zrobiłem. No to wszystkiego najlepszego wobec tego. Pytanie o sprawy kadrowe, jeżeli chodzi o naszą drużynę. Kogokolwiek trener Skobasz by nie wprowadzał do składu, to jest dobrze. Radzimy sobie z tym. Widać, że na treningach jesteście zgrani. Jak to robicie? Dokładnie. Kto wchodzi, daje jakość. Mamy bardzo wyrównaną kadrę, więc trener Skobasz ma z czego wybierać. Mariusz, kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. Ta liga może się chyba zacząć nas bać. No chciałbym. Po prostu róbmy swoje i w każdym meczu oddajmy serce na boisku. Jestem spokojny, tak jak w trzech ostatnich meczach zagraliśmy fajnie taktycznie, jakby w defensywie, to chciałbym, żeby to było jakby kontynuowane. Jeszcze na pewno są jakieś takie małe mankamenty, ale jeżeli te mankamenty przeanalizujemy, to myślę, że w przyszłości powinno być jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o ciebie, wróciłeś do bramki GKS-u, a w zasadzie wszedłeś do bramki GKS-u i chyba nieprędko możemy się spodziewać, że wpuścisz do niej Grześka Drazika. Między nami naprawdę jest fajna rywalizacja. Ja, jak przychodziłem tutaj, chciałem od niego, żeby jeżeli jak będę bronił, to chciałbym tą pomoc od niego. Z mojej strony będzie miał taką samą. Musimy się uzupełniać, musimy sobie pomagać i tak to wygląda do dnia dzisiejszego i cieszę się z tego bardzo. Cieszę się, że wskoczyłem do bramki, mogę pomóc drużynie i na tyle, ile będę mógł kontynuować, chciałbym jak najdłużej. Pytanie o twoją grę głową, bo to, co zrobiłeś w drugiej połowie tutaj pod linią autową, to szacun. Fotograf ostatnio, nie wiem, teraz mi podbiegł i mówi mi, że mu się coś pomyliło i myślę, że to boczny sędzia wszedł, bo ja wczoraj na czarno cały. No, przeczytałem. No, fajnie, że akurat w tym momencie był taki lekki poślizg, bo w pierwszej połowie była dosyć trochę ta murawa, taka tempa. Bałem się, że ta piłka może zostać i ta piłka może wrócić do tego zawodnika. Fajnie, że ona tak w tempo poszła na głowę i przeczytałem to podanie przeciwnika i udało się wybić na aut. No i na koniec może takie pytanie do ciebie podsumowujące te parę miesięcy z nami. Jak się tu u nas czujesz w Jastrzębiu? Nie, no wyśmienicie się czuję i mamy fajną ekipę, kontynuujmy tą, wiadomo, bo wyniki budujemy atmosferę, ale oprócz tego jest to fajna, ciepła atmosfera i tak jakbym to czuł za czasów jeszcze grając w Odrze, bo tak samo było i jesteśmy razem, widać, jeden drugiego wspiera, uzupełnia się i oby to było kontynuowane do końca sezonu i ten wynik na pewno też będzie fajny.